Drodzy, Wielkanoc w tym roku przywitała nas ciepłem, ale bez względu na to, jaką pogodą wita nas Wielkanoc, najważniejsze jest to, że Wielkanoc przypomina nam i wita nas nadzieją, która też zawarta jest w dzisiejszym Słowie Bożym, które jest przypomnieniem tej niesamowitej prawdy. Chrystus Pan mówi: byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. To słowo wyjęte z Księgi Objawienia Jana jest hasłem tygodnia, które rozpoczyna niedziela wielkanocna. A ja, drodzy, po raz kolejny witam was w parafii ewangelicka Augsburskiej w Bytomiu Miechowicach i dziś składam wam życzenia dużo, dużo Bożego błogosławieństwa. Nie tylko na czas Wielkanocy, ale na każdy dzień waszego życia. By ta nadzieja, która dana nam jest w Bożym Słowie, nadzieja, która dana nam jest w Wielkanocy, towarzyszyła wam każdego dnia. Nawet wtedy, kiedy przyjdzie wam iść ciemną doliną, byście zawsze pamiętali o słowach, które powiedział Jezus do swoich uczniów: ja żyję i wy żyć będziecie. Wiecie, drodzy, bardzo lubię Wielkanoc. I mówię to nie dlatego, że jako księdzu wypada mi tak powiedzieć, ale dlatego, że potrafię się w Wielkanocy odnaleźć. Odnaleźć w tym wszystkim, o czym mówi Boże Słowo, bo Boże Słowo nie mówi tylko o radości, o radosnym Alleluja, ale tak naprawdę to Boże Słowo mówi o niepewności, o przebijaniu się do wiary, o niedowierzaniu, o tym, że to wszystko wydaje się niemożliwe i nie do uwierzenia. I po prostu jako człowiekowi zwyczajnie łatwo mi się w tym odnaleźć, bo odnajduję w tym siebie. Swoje niepewności, swoje niedowierzanie, swoje zwątpienie, ale przede wszystkim potrafię odnaleźć w tym swoją wiarę i to, że kiedy jestem we wspólnocie, jakoś łatwiej mi przetrwać te wszystkie czasy niepewności. Tak jak i uczniom, pomimo tego, że, no właśnie, wydawało się, że wszystko jest skończone, to jednak nie rozeszli się. Potrafili trwać, potrafili czekać i bardzo lubię Tomasza też. Dlatego, że choć nie dane mu było na początku doświadczyć spotkania ze zmartwychwstałym, choć przez tydzień uczniowie powtarzali mu: Pan żyje, nie potrafił uwierzyć, a mimo to trwał we wspólnocie, bo myślę, że gdzieś wierzył też i czuł, że wspólnota jest tym, co pomaga przetrwać ten trudny czas. Dlatego, drodzy, zapraszam was i zachęcam, by być we wspólnocie, by podążać za zmartwychwstałym Jezusem Chrystusem, no właśnie, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że to niemożliwe, że śmierć jest końcem i kresem wszystkiego, to jednak warto podążać za prawdą słów, które Jezus powiedział do swoich uczniów: ja żyję i wy żyć będziecie. I tego, drodzy, wam życzę, byśmy za tymi słowami, za tą nadzieją, za żywym Jezusem Chrystusem podążali każdego dnia, by ta nadzieja wzrastała w nas i rodziła się, tak jak powoli rodziła się w ten poranek wielkanocny. Jeszcze raz życzę wam dużo, dużo Bożego błogosławieństwa i nadziei na każdy dzień waszego życia. Zostańcie z Bogiem.